To jest program Mówi się Jacek Sobola. Witam Państwa. Jest poniedziałek, 8 lipca. Minęła 20.26. Jesteśmy na żywo. Witam Państwa, kłaniam się nisko po krótkiej urlopowej przerwie. A, numer telefonu 22-649-1262. 22-649-1262 jest do Państwa dyspozycji. Proszę wybaczyć taki ten osobisty ton na początek, ale z tym urlopem to jest tak, że szczerze między nami mówiąc, no nie zawsze był urlop. Często było tak, że kasa była ważniejsza niż urlop. Czasami praca była taka, że się nie dało tego urlopu w żaden sposób wykroić. Ale od pewnego czasu zmądrzałem i robię wszystko, żeby ten urlop był. I wszystkich naprawdę zachęcam, namawiam. To jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa i to trzeba robić. Było fantastycznie. Naprawdę fantastycznie. Chociaż... Początek nie był najlepszy, no bo nikt rozsądny, umówmy się, nie zamyka dzieci w małym pomieszczeniu. Niestety samochód to jest takie urządzenie, że inaczej się nie da. I potem jest tak, że przez kilkanaście godzin, nie, że daleko jechałem, po prostu przerwę co 15 minut, ja mówię o tych planowanych, tak. Dzieci z tyłu, a z przodu jest ta cała gra komputerowa, w której każdy chce nas zabić. Uważajcie, bo niektórzy jeżdżą tak, jakby mieli po kilka żyć. Co najmniej po kilka. W każdym razie po kilkunastu godzinach takiej uroczej przygody intelektualnej, kiedy już przyłożyłem głowę do poduszki, to I have the dream, czyli miałem sen i śniło mi się, no tak jak to jest we śnie, że już jest po urlopie i że ja wracam tutaj do tej republiki. Tu mają takie szklane, nowoczesna sprawa, przeszklone drzwi. W tych przeszklonych drzwiach stoi prezes Kania Dorota i mówi do mnie mową wiązaną, czyli Fredrą do mnie mówi. W ogóle mnie to nie zdziwiło, bo Dorotka jest wszechstronna, jak wszyscy wiemy. To najlepiej po dzieciach widać, no te resortowe dzieci, biznes, polecam, fajna lektura. Więc Dorotka mówi do mnie mową wiązaną, czyli Fredrą, cóż w nikczemne moje progi marcowego wiedzie syna, mnie pyta. No to odpowiadam, że wiesz, no ja Dorotka po urlopie tak chciałem tutaj właśnie, a po urlopie taka się wywiązała krótka rozmowa, jak tam było na tym urlopie. No i że dobrze, że odpocząłem. To dobrze, że odpocząłeś, Jacku, bo widzisz, i tu padło hasło, Pobłocka nie może. No, jak dotychczas, to ja w tej sprawie miałem Sofię Loren, że Sofia Loren nie może. To jest stary szmoncef, ale przed 22 nie mogę tego powtórzyć. W każdym razie koleżanka Pobłocka, wiem, znam, bo przecież minąłem na korytarzu, więc wiem, że bardzo miła, nie może. I chodzi o to, żebym ja ją zastąpił i nagrał taki program z Ziemkiewiczem. Rafała znasz, mówi Dorota, nie ma problemu. Nie, no jasne, w tym poczuciu winy, że tu oni, te zastępstwa, jak mnie nie było, zgodziłem się bez namysłu. A Ziemkiewicz, to Państwo muszą wiedzieć, to nie jest... łatwy rozmówca, bo to jest osobny gatunek, jeżeli chodzi o media. Są takie jednostki, że to przychodzi i mówi niepodłączone do prądu cały czas. Nie wpadniesz w słowo, w sensie, że nie robi przerw, nie oddycha. Znaczy oddycha, mają te tam skrzela, nie wiem, na plecach, zasysają powietrze, ale to mówi non-stop. I w tym śnie ja z tym Ziemkiewiczem Rafała znam 108 lat. Ale jak to we śnie? Nagle się okazuje, że jesteśmy per pan. I w tym śnie to trwało, o Jezus Maria, to chyba była najdłuższa audycja na świecie. Kilka godzin. Ziemkiewicz mówił non-stop, a jedyne, co ja mogłem powiedzieć, to było, ale ja panu nie przerywałem. I tak kilka godzin, autentycznie. Ale ja panu nie przerywałem. Ziemkiewicz nadaje non-stop, a ja mówię, a ja panu nie przerywałem. W końcu zmęczony tym, a ja panu nie przerywałem, chyba się obudziłem, żeby się czegoś napić. Nie, no nie będę robił, prawda, zamieszania. Chciałem się zachować kulturalnie. Wypiłem to, co znalazłem. Ludzie, jak ja wstałem rano, jak mnie głowa bolała, ale to się dało zwalić na tę drogę, że taka ciężka i tak dalej. Ale ten Ziemkiewicz tak we mnie siedział, no bo w końcu
każda feministka w tym kraju mi przyzna, że Ziemkiewicza śnić to nie jest nic przyjemnego. Zresztą dziewuchy nie muszą tłumaczyć takich rzeczy. Więc tak mnie to trochę męczyło. Więc niewiele myśląc, włączyłem sobie salonik Ziemkiewicza w Republice. No i zacząłem oglądać. I powiem Państwu szczerze, że się troszkę zmartwiłem, bo tak. Przyśnił mi się Ziemkiewicz, a nie Pobłocka. Wolałbym Pobłocką. Zresztą niech Państwo sami spojrzą na to zdjęcie. Dlaczego? Bardzo proszę. No właśnie. Chociaż tak między nami, jak teraz patrzę, to ja nie jestem do końca przekonany, czy to ją miałem na korytarzu, czy to jednak nie był Rysiek Gromadzki albo wicepremier Sasin wręcz. Tak, to chyba był Sasin jednak, bo nie, no z tymi dioptriami, które ja mam w oczach, to bym obstawiał Sasina. W każdym razie tak. Żałowałem, że to o Rafale, a nie o niej był ten sen. I oglądając ten salonik Ziemkiewicza, zamiast poczuć się lepiej, poczułem się zdecydowanie źle. Bo co się okazało? Że my mamy nowego premiera. Tak, poważnie. Słucham, co Rafał do mnie mówi. I zresztą proszę uprzejmie, żeby nie było, że coś zmyślam. Możemy to przypomnieć. To nie jest długi fragment. Proszę. Teraz mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. Czyli drugi raz Unia Europejska podpisała to samo. Chciałaby tak? podpisać. 5 lat później. A wstrętny premier Mazowiecki zawetował i dlatego Morawiecki. Za 15 lat życie na ziemi zginie, jeśli dobrze pamiętam, co mówią ci protestujący. Znaczy, w 50 roku. Tak, no 2000, to nie, za 30 lat. Chyba, że nie odejdziemy od węgla do 2030, no to już będzie kaplica. No słyszeli Państwo wyraźnie, prawda? Premier Mazowiecki. No to Jezus Maria sobie myślę, Matko Boska. No może się przejęzyczył, okej. Okay. Ale ja wiem, przez kilkanaście godzin jednak nie miałem kontaktu z rzeczywistością. Może są jakieś zmiany. Unia Wolności wróciła, Bolek został prezydentem, a premierem jest Mazowiecki. Tym bardziej, że to nie było tak, że Rafał się przejęzyczył tylko jeden raz. Proszę uprzejmie, następny fragment. No dobrze, no ale nie żądajmy konsekwencji. Przecież chodzi o to, żeby nami wstrząsnąć. Jeżeli ktoś zostanie wstrząśnięty, to pójdzie do premiera Mazowieckiego. No właśnie, Mazowiecki. No i teraz, proszę Państwa, zaczęła się dopiero walka. Dlatego, że ja wyłączyłem ten salonik, żeby się już bardziej nie denerwować. I kombinowałem, jak się uspokoić. Wymyśliłem rzecz następującą, mianowicie włączyłem na chwilę TVN. Ludzie, jak ja się poczułem od razu dobrze, jak tam bluzgnęło na mnie obrzygało po prostu od stóp do głów, że faszyści, że populiści, że 500+ trzeba będzie oddać, Polska poniosła klęskę w Brukseli i tak dalej, co pomyślałem, no jest normalnie, prawda? Znaczy nie jest normalnie, jak oni tak mówią, no ale jest normalnie w tym sensie, że się nic nie zmieniło. Bardzo się uspokoiłem. I na koniec, żeby nie było tak, że wyłącznie ten Ziemkiewicz mi się śnił do rana, po tym przebudzeniu, jak się napiłem, to już Ziemkiewicz do mnie nie wrócił na całe szczęście, tylko profesor dr Wiktor Zin. To młodsze dzieci nie pamiętają, więc to koniecznie musimy przypomnieć. Bardzo proszę uprzejmie, pan profesor. Dwa. Zjawia się fryz, bogato zdobiony. Okna rozstawione są najczęściej tak, że pomiędzy jednym skrajnym, a dwoma blisko ku sobie ustawionemu jest pewna przestrzeń i w tej przestrzeni znajduje się godło kamienicy. Dawniej spełniało ono ważną rolę rozpoznawczą, a więc we framudze, we wnęce stoi albo anioł, albo Madonna. Niekiedy mówi się o kamienicy pod lwem, czasem pod smokiem. I dalej powiedzieć trzeba, iż niektóre kamienice zamojskie były jednopiętrowe, inne natomiast dwupiętrowe,
tak jak ta, którą w tej chwili rysuję. Bogate jednak belkowania rozczłonkowywały horyzontalnie fasadę. Tu wypada narysować teraz dalsze okna. No i to, co dawniej wyróżniało te domy pomiędzy innymi, mianowicie pogrążone dachy, ukryte poza attykami, a attyka polska, jak przypominamy, składa się z dwóch pasm, pasma arkaturowego i bardzo bogatego grzebienia. Ów grzebień bywał jeszcze, jak to w dawnych kronikach czytamy, sztybrami zdobione. To były wszystkie części, ale jeśli o tym mówimy, to pamiętać należy o jednym, mianowicie o tym, że fasady kamienic zamojskich, szczególnie te, które zachowały pierwotny swój charakter, są bardzo bogato zdobione. A więc podziały pionowe i poziome wyznaczają ornamentykę fryzów. Są tutaj różne, bardzo bogate elementy. Nie no, fantastyczny był pan profesor, to były fajne programy. Szkoda, że teraz takich nie ma. Panie Marianie, pan Marian Starnobrzega do nas zadzwonił. Kłaniam się, dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Jacku, ja mam dwa pytania do pana. Króciutko. Bardzo pierwsze, proszę. Czemu porządny Sakiewicz robi konkurencję papieżowi? Mógłby tę kawę polityczną przesunąć o 15 minut. To jest jedna rzecz. A druga, czy ktoś potrafi porównać ten standardowy program PSL-u o emeryturze bez podatku, na czym będzie polegać zysk emerytów? Bo ja rozumiem, że ci, co mają 1002, to będą mieć podwyżki 50 zł, a ci, co mają parę tysięcy, będą mieć kilkaset. Pozdrawiam Telewizję Republikę, którą oglądam od kilkunastu lat i życzę sukcesów. Bardzo uprzejmie panu dziękuję. Kłaniam się nisko. Pogadam z Tomkiem, czy może tę kawę przesunąć o 15 minut. Jeżeli chodzi o tych emerytów i o PSL, to prosiłbym o chwilę cierpliwości, jeśli chodzi o PSL. I to się pewnie za chwilę wyda, tak samo jak to, z kim oni pójdą, gdzie pójdą i tak dalej. A, do tego Rafała jeszcze wracając, bo tego nie powiedziałem. Tam był taki moment, że ja się zastanawiałem, jak on tak z tym premierem Mazowieckim cały czas, że może on dostał Maradony. Zrobić Maradonę, to znaczy przejęzyczyć się więcej, to jest tak, przejęzyczyć się więcej niż jeden raz. Dariusz Szpakowski na poprzednich Mistrzostwach Świata, nie na tych ostatnich w Rosji, tylko na tych w Brazylii w 2014 roku, chociaż Maradona tak naprawdę po raz ostatni grał na Mistrzostwach w USA w 1994 roku, Dariusz Szpakowski na tych Mistrzostwach w 2014 roku zobaczył na boisku Maradonę i od tamtej pory, jak to zobaczył? No możemy to pokazać, okej, dobrze, to pokażmy. Rizzoli doliczy i to jest cały Maradona. Jedno genialne podanie otwierające drogę do bramki Lavezzi, Maradona, a gdyby to inaczej przyjął. Ja, Maradona, czyli cały czas już teraz z Messim kojarzy, bo to są... Przepraszam, powiedziałem Maradona, Messi tak, oczywiście. W jego stylu tak naprawdę wiele skojarzy. Origi nie znajduje się w sytuacji, gdzie nawet blisko byłby w polu karnym dojścia do piłki. Lavezzi, Maradona. Co z tym Maradonym dzisiaj? Messi, przepraszam. No i stąd się wzięło powiedzenie, że dostać Maradony, zrobić Maradonę i tak dalej, czyli przejęzyczyć się więcej niż jeden raz. Proszę Państwa, 22 649 12 62 przypomina o tym numerze telefonu. Dlaczego Rafał się tak przejęzyczy? Tego nie wiem, ale zapytam. Być może odważę się nawet posunąć do tego, że go zaproszę i wtedy sprawdzę, czy ten sen, tam jest takie to też, że jak się coś na nowym miejscu przyśni i tak dalej, czy ten sen się sprawdzi, bo gdyby to rzeczywiście tak było, że ja panu nie przerywałem, może zrobić taki program dla zabawy, nie wiem, zobaczymy. Co tu się działo przez ten czas, jak mnie nie było przez te dwa tygodnie? Tak mniej więcej wiem, ale nie do końca. To znaczy przejrzałem po powrocie na tyle, na ile się dało zajrzeć tam wstecz, co się wydarzyło.
i mam wrażenie, że niczego istotnego nie straciłem, ale może Państwo mają inne zdanie na ten temat. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dzisiaj to, co zwróciło moją uwagę, to jest deklaracja pana Gawłowskiego. To jest taki pan poseł, który może się Państwu wrył w pamięć tym, co osiągnął. No, dużo dobra nagromadził podczas dotychczasowej kariery politycznej. Stanisław G., on teraz tak występuje w mediach pod taką nazwą, pytany o start w wyborach parlamentarnych powiedział, że ma jeszcze czas na podjęcie decyzji. Jednocześnie przyznał, że w Platformie Obywatelskiej do 15 lipca trwa proces rekomendowania kandydatów i on jest wśród tych kandydatów. Różne struktury mnie zgłaszają. To ciekawe, jakie struktury mogą zgłaszać pana Stanisława G. Nie mam pojęcia. A zwróciło moją uwagę to, co pan Stanisław G. powiedział. Pan poseł, minister i tak dalej, znany między innymi z tych taśm prawdy. Stefan Niesiołowski po 30 latach w polityce w wieku 75 lat zakończył swoją karierę polityczną. W międzyczasie był zamykany, obrzucany błotem przez różne systemy totalitarne. Ja też mam dziś doświadczenie, ale to doświadczenie, przepraszam, ja też mam dziś to doświadczenie, ale nie mam zamiaru schodzić z pola walki. Nie mam zamiaru odpuszczać PiS-owi. Staram się być aktywny, niczego się nie wstydzę. To PiS się musi wstydzić, sięgając po tego typu metody. No oczywiście, że każdy oskarżony ma prawo się bronić i jak widzimy, pan Stanisław G. idzie w zaparte i tyle. Ja przypominam, że na początku lipca wpłynął akt oskarżenia do sądu w tej tak zwanej aferze melioracyjnej przeciwko między innymi temu panu. Tam chodzi o nieprawidłowości przy kilkudziesięciu, bodajże 26 chyba inwestycjach realizowanych przez te instytucje w Szczecinie Zachodniopomorskiej, Zarząd Melioracji to się bodajże nazywa. W tej sprawie jest łącznie ponad 30 oskarżonych. No i 8 już złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze, a pan chce kandydować. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o opozycję i szukanie jakiegoś nowego rozdania, nowego otwarcia. Tak, więcej takich ludzi to na pewno wiele zmieni. Pan Jan z Suchego Lasu się do nas dodzwonił. Gratuluję, udało się panu. Kłaniam się, panie Janie. Udało się. Za pierwszym razem. Witam. Trzeba będzie wysłać otolotka chyba, wie pan? Chyba tak. Słucham pana. Ja takie mam pytanie. Znaczy się, wysłuchałem dzisiaj audycji, która chyba leciała, wywiad, który odbył się bodajże w sobotę. To była rozmowa w porannym bodajże programie z człowiekiem, który tam zakłada jakieś stowarzyszenie kierowców Uber i tam jeszcze jakaś inna firma. I no ten człowiek na temat taksówkarzy i taksówek opowiadał niestworzone rzeczy. A gdzie była, przepraszam, gdzie pan te audycje, gdzie pan ją wysłuchał? Ja ją wysłuchałem na stronie Republiki w internecie. Tak. Okej. Okay. I dzwoni pan w związku z tym, żeby zapytać? Człowiek opowiadał po prostu niestworzone rzeczy na temat taksówkarzy, że tam jeżdżą ludzie, którzy wyszli wczoraj z więzienia i tym podobne rzeczy, za to wychwalał pod niebiosa Ubera. Ja akurat taksówką jeżdżę dodatkowo, ale no nie bardzo mi się to podobało. Powiem panu tak, panie Janie, wie pan co, taksówką to ja w życiu jechałem parę razy, ale Uberem nigdy nie jechałem. Nie mam pojęcia, nie wiem, być może ten pan znaczy skoro się, tak... Moje dzieci jeżdżą Uberem na przykład i nie mam nic przeciwko temu, niech sobie jeżdżą, jeżeli lubią, ale no... Po prostu nie podobała mi się ta pani, która prowadziła ten wywiad
skądinąd bardzo dobrze prowadzi, ale w tej dziedzinie akurat nie była przygotowana. I troszeczkę było tam, myślę, że dla równowagi warto by porozmawiać z kimś z drugiej strony jednak. A nie pozwalać na opowiadanie takich niestworzonych rzeczy. Bardzo uprzejmie panu dziękuję za zwrócenie uwagi. Nie wiem, czy do końca nam. Być może zrobimy taki program. Nie mam nic przeciwko temu. W związku z tym, że ja tutaj dzisiaj nic nie wykorzystywałem, nazwisko pewnej koleżanki, to chciałem państwu powiedzieć, że już niedługo, bo około godziny 21 bodajże, tak? Dobrze mówię? Nie zmyślam? Około 21. Będą państwo ją mogli na żywo zobaczyć na ekranie. I jeśli chodzi o nas, to by było na dzisiaj chyba wszystko. Widzimy się jutro o tej samej porze i być może będzie tak, że nie będziemy sami, tylko z gościem. Ja państwu pięknie dziękuję i jeszcze raz przypominam o tym, żeby nie lekceważyć tego urlopu. To jest, wydaje mi się, najkrócej mówiąc, jedna z najlepszych rzeczy, jaką udało się PiS-owi zrobić, to 500+, że, bo tak jak spotykałem różnych ludzi, z nimi rozmawiałem, byli tam też tacy ludzie, którzy właśnie dzięki temu, że jest to 500+, mogli wyjechać na wakacje. I powiem państwu szczerze, uczciwie na koniec, to jest coś niemożliwego, ta pogarda tych kretynów, którzy takich ludzi deprecjonują. Znaczy to wynika pewnie tam u nich z jakichś kompleksów i tak dalej. Dobrze, dajmy spokój. Proszę odpoczywać, dobrze się czuć, wszystkiego najlepszego życzę i spotkamy się jutro.